Mamy takie równanie ax plus 3x równa się bx plus 5 i naszym celem jest rozwiązanie tego równania ze względu na x. Czyli co, tutaj x występują po lewej i po prawej stronie. Pewnie dobrze jest mieć x wszystkie po jednej stronie, czyli powiedzmy chcielibyśmy mieć wszystkie x po lewej stronie. Zatem musimy ten bx tutaj przerzucić na lewą stronę, czyli wykonać pewną operację na równaniu, które sprawi, że bx zniknie z prawej strony, czyli na przykład chcemy odjąć bx z prawej strony, od prawej strony równania, no ale musimy wtedy odjąć również od lewej, czyli innymi słowy od obu stron odejmujemy bx. Od obu stron równania odejmujemy bx i wtedy po lewej stronie mamy ax plus 3x minus bx, a po prawej bx nam znika i zostało tylko 5. I teraz co? No i teraz dobrze jest, prawda? Tu mamy trzy składniki i każdy zawiera x, wobec tego x możemy wyłączyć przed nawias, czyli będzie tak x razy a plus 3 minus b i to jest 5. Dobrze, no i teraz co? Pewnie chcemy podzielić ten lewą stronę przez ten współczynnik przy x, wtedy po lewej stronie zostanie tylko x, no i właśnie będziemy mieli równanie rozwiązane. No ale, prawda, dzielić możemy tylko przez liczby różne od zera. Czyli widać, że tutaj te a i b to są jakieś liczby, to są takie parametry nieznane nam, ale dla pewnych wartości tego parametru, no ten nawias staje się 0. I wtedy nie możemy dzielić i być może to równanie w ogóle nie ma rozwiązania. Więc powiedz, czyli żeby podzielić przez a plus 3 minus b, to musimy zrobić założenie pewne, czyli dla a plus 3 minus b różnego od zera, obie strony równania możemy właśnie podzielić przez a plus 3 minus b. Tutaj też dzielimy przez a plus 3 minus b. No i właśnie, z lewej strony zostaje nam tylko x, a po prawej 5 dzielone przez, może napisać tak, a minus b plus 3. Czyli to równanie ma rozwiązanie, o ile tylko a plus 3 minus b nie jest 0. No, co się dzieje, jeżeli a plus 3 minus b jest 0? Czyli na przykład, zobaczmy, dla na przykład a równe minus 3 i b równe 0, tak? To wtedy a plus 3 jest a plus 3 minus b jest 0. No to jak wygląda nasze równanie dla a równego minus 3 i b równego 0? Ano wygląda tak. Minus 3x plus 3x równa się 0 razy x plus 5, tak? Czyli x w ogóle nie ma w równaniu, po lewej stronie nie zostaje 0 i 0 równa się 5. Czyli na przykład dla a równego minus 3 i b równego 0, to nasze równanie w ogóle nie ma rozwiązania. No i widzimy, że jeżeli rzeczywiście a plus a i b spełniają taki warunek, że a plus 3 minus b jest 0, to po lewej stronie mamy 0 razy x równa się 5. No i to oczywiście nie ma takich x-ów, które spełniają to równanie. Czyli to równanie ma rozwiązanie, o ile a plus 3 minus b nie jest 0 i wtedy to jest rozwiązanie. Natomiast dla a plus 3 minus b równego 0 równanie nie ma rozwiązań. Nie ma rozwiązań. Nie istnieje takie x, które czyni to równanie prawdziwe. Dobrze, może jeszcze jeden przykład. A razy 5 minus x równa się bx minus 8. No i co? No to jest podobne równanie do poprzedniego. Chcielibyśmy mieć te... Znowuż, chcemy rozwiązać względem x, a chcemy mieć x po jednej stronie, czyli może najpierw ja to z powrotem wymnożę tutaj, żeby tak w pamięci nie wykonywać tych operacji wszystkich. Czyli tak, mamy 5a minus ax równa się bx minus 8. No i co? Teraz tak, tu mamy a, tu mamy, czyli x chcemy mieć wszystkie wyrażenia z x-ami po stronie lewej, a pozostałe po stronie prawej. Czyli tak, najpierw możemy zrobić w dwóch krokach. Czyli najpierw odejmujemy bx od obu stron, wtedy bx znika z prawej strony, pojawia się po lewej, czyli mamy tak 5a minus ax
minus bx jest równe minus 8. No i z kolei chcemy wyrzucić 5a z lewej strony, czyli od obu stron odejmujemy 5a i lądujemy z równaniem minus ax minus bx, a znika minus 8 z lewej strony, prawda? Minus 8 minus 5a. No, może pozbędziemy się tych minusów, mnożąc to równanie przez minus 1. Obie strony. Wtedy mamy tak, ax plus bx równa się 8 plus 5a. I podobnie jak poprzednio, no, x możemy sobie wyłączyć. Mamy x razy a plus b jest równe 8 plus 5a. I teraz, znowuż, chcielibyśmy podzielić przez a plus b, no ale możemy to zrobić tylko wtedy, jeżeli a nie jest równe b. Czyli dla a plus b, które nie jest równe 0, dzielimy obie strony przez a plus b. I mamy rozwiązanie x równa się 8 plus 5a podzielone przez a plus b. Czyli dla a plus b różnego od 0. No, co się dzieje, jeżeli a plus b jest równe 0? To po lewej stronie mamy 0, prawda? Natomiast również po prawej stronie mamy 8 plus 5a. Czyli teraz sytuacja jeszcze jest bardziej skomplikowana niż w poprzednim przykładzie, bo może się zdarzyć, że prawa strona też jest 0. Czyli jeszcze raz, dla a plus b równego 0, no czyli a równe minus b, no to wtedy nasze równanie wygląda tak, że mamy x razy 0 równa się 8 plus 5a. No to tak, po lewej stronie mamy, dla każdego x mamy 0, no i teraz albo 8 plus 5a jest 0, albo 8 plus 5a nie jest 0. Czyli widzimy, że to jeszcze, czy to równanie, jakie ono ma rozwiązania, zależy od tego jeszcze, jakie jest a. Czyli jeżeli a jest równe minus b, teraz jeżeli 8 plus 5a jest równe 0, no to jakie jest a? To teraz tak, znowuż przenosimy 8 na lewą stronę, czyli odejmujemy 8 od obu stron. Wtedy mamy 5a równe minus 8, dzielimy przez 5, czyli a jest równe minus 8 piątych. Dla a równego minus 8 piątych prawa strona jest 0, czyli mamy równanie x razy 0 równa się 0, no to to równanie jest spełnione dla każdego x. Czyli widzimy, że istnieją pewne szczególne wartości a i b, czyli dla a równego minus 8 piątych i wtedy a, jest, a b jest minus a, czyli b równego 8 piątych, każde równanie ma, każde x jest dobre. No, czyli każda liczba rzeczywista jest rozwiązaniem. Każda liczba rzeczywista jest rozwiązaniem. Czyli równanie ma, to nie jest żadne równanie na x, czyli nie ma żadnych ograniczeń na x. Natomiast jeżeli a jest równe minus b i a nie jest równe minus 8 piątych, no to wtedy po lewej stronie w tym naszym równaniu, czyli równanie nasze wygląda tak, 0 razy x równa się 8 plus 5a, co, prawda, ponieważ a nie jest równe minus 8 piątych, to to nie jest 0. Czyli równanie jest sprzeczne, czyli nie ma rozwiązań. Czyli dla a równego minus b, a nie różnego od minus 8 piątych, brak rozwiązań.
No, czyli takie równanie jakby z parametrami, prawda, te liczby, nieokreślone współczynniki, które występują w równaniu, ale które chcemy rozwiązać ze względu na inną niewiadomą, na x, nazywamy parametrami. No i to jest przykład takiego równania liniowego z dwoma parametrami. No i na ogół sytuacja może być dosyć skomplikowana, prawda? W zależności od tego, jakie są te parametry, równanie ma jedno rozwiązanie, to jest tutaj, na x równe 8 plus 5a dzielone przez a plus b, jeżeli a plus b nie jest 0. Z kolei, jeżeli a plus b jest 0, to znowuż może się zdarzyć, że prawa strona jest 0, czyli a jest równe minus 8 piątych. Wtedy równanie ma nieskończenie wiele rozwiązań, a dokładnie każda liczba rzeczywista jest rozwiązaniem. I wreszcie przypadek trzeci, kiedy a jest różne od minus 8 piątych i b jest równe minus a, wtedy równanie nie ma w ogóle rozwiązań.